Myślę, że w ostatnich latach ta świadomość właścicieli bardzo mocno wzrosła, chociażby z tego powodu, że lekarze weterynarii informują właścicieli o tym, że występują, że mamy możliwość z wczesną diagnostyką chorób nerek, że mamy do czynienia z markerem SDMA, który wykrywa już 2 lata wcześniej przed wystąpieniem objawów niewydolności nerek czy klinicznych, czy wzroście kreatyniny. Może pokazywać nam, że mamy zwierzak jest narażony na choroby nerek. Poza tym duża dostępność do internetu, do literatury tych właścicieli bardzo mocno uświadamia. Także jak jeszcze kilka lat temu diagnozowaliśmy pacjentów przewlekłych chorób nerek na etapie 3-4 stadium, tak teraz coraz więcej pacjentów mamy w stadium 1 i 2. Jeżeli chodzi o możliwości wykrywania, to tak jak powiedziałam wcześniej, mamy od jakiegoś czasu możliwość wykonywania badania SDMA, czyli wczesnego markera, który wykrywa niewydolność nerek. Poza tym badaniem moczu coraz więcej przychodni weterynaryjnych w swojej ofercie ma takie badania i wykonuje je profilaktycznie u młodych zwierząt. Poza tym, jeżeli chodzi o leczenie, im wcześniej zaczniemy leczyć chorobę nerek przewlekłą, tym dłużej taki pacjent będzie w komforcie funkcjonował. Czasami wystarczy sama dieta przez wiele lat, żeby taki pacjent żył w komforcie, nim wejdzie się z lekami już tutaj faktycznie zmniejszającymi objawy kliniczne niewydolności.